No i te fiolety boskie, proszę Państwa, wracając z systemu rzymskiego, ja mówię, że jak to wszelkie drogi prowadzą do Rzymu, to przecież masz krakowskie przedmieście w Warszawie, Kościółków Brud, po lewej stronie, po prawej stronie. No tutaj jesteśmy akurat na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Nowego Światu, gdzie właśnie jest ten Nowy Świat, tam po prawej, krakowskie po lewej. No to tych kościółków, bo to przecież Warszawa jest katolicka, nie ma ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani prawosławnych. I mówiłyśmy o tym, że ci z kościoła i ci papieże ich i oni to są takie smutasy z jednej strony, które są rozpuszczone jak dziadowski bicz. Proszę Państwa, że gdyby Jezus Chrystus powiedział, że kto nie będzie jadł mojego ciała, to oni by go zabili. Kto nie będzie pił mojej krwi, też by go zabili. Żeby Jezus szpileczkę wziął od nich, wiesz, to by oni mieli pretekst, aby go zabić. Żeby Jezus kropelkę wody od nich wziął, to by przecież chcieli go zabić. I dlatego też Jezus Chrystus mówił, że kto się nie napije wody z tej studni, to nie będzie miał życia wiecznego. I oni nie zrozumieli jednak, że i krew Jezusa Chrystusa, i Jego ciało, i ta woda ze studni, to jest żywe Słowo Boże, bo ten, kto pije krew, to poznaje Jezusa Chrystusa. Co ten Jezus Chrystus głosił, co On opowiadał, ciało Jezusa Chrystusa tak samo. No a ta woda to już jest w innej przypowieści, ale też do tego samego się odnosi. No i to społeczeństwo, które nie chce czytać jednak Pisma Świętego, nie chce studiować Biblii, jest rozpuszczone jak dziadowski bicz. No i tam jak jesteśmy na czubku właściwie, bo to krakowskie przedmieście, jest rozgałęzienie, ulica Miodowa, tamtych klasztorów pełno i tam też te czubki dokarmiają, proszę Państwa. Zaraz powiemy, kto to są te czubki. Dokarmiają. No to przyjdzie taki jeden, ma telefon poobijany, on mówi, że ma wszystko pod kontrolą. On tutaj tego gościa widzi, tego gościa widzi, obserwuje, że tak udają, że gdzieś na jakiejś ochronie pracuje, wiesz, ale kto by ich przyjął do ochrony z takim pobijanym telefonem? Pobijany telefon to ja mogę mieć jako 10, jako 15, ale nie jako pierwszy, jeden i jedyny i jeszcze i poobijany. Także proszę Państwa, tam był taki jeden, podskakiwał Arkadiusz, Arek na niego mówię, a on mówi, on się nie nazywa Arek, wiesz, Ruciński. No to przecież nawet nekrologu nic nie zrobili. Szybko pozbyli się go nawet, a zwłaszcza, że i ojciec po niego przyjechał. Tak szybko człowiek może pożegnać się z tym światem. Proszę Państwa, no to więc najedzą się, nażrą się, napiją się i po prostu tak cały dzień szaleją, tak mogą cały dzień gadać. No ten Tomek taki gruby, wiesz, ja mówię, przecież ty nie jesteś gruby, możesz tu się przecisnąć, bo tak specjalnie mówię, możesz przejść, wiesz, bo to wiesz, tylko powiesz taką szpileczkę, takie coś jednego drobnego, to zaraz gada o tobie na cały regulator, na całą sapieżyńską 11A. No i tam z tyłu mieszka z drugiej strony Małga Kubiak. Mówi, słuchaj, ja u tych Bonifratrów filmów nie będę nagrywała. Ja będę nagrywała po drugiej stronie, czyli po prostu tam, gdzie jest Starówka, tam, gdzie jest, wiesz, kolumna Zygmunta, tutaj to tak, gdzie jest fortepian, tutaj nagrywamy filmy, a tam, gdzie nie ma fortepianu, gdzie są te czubki. No i wracamy do czubków, bo opowiadał jeden zakonnik, że Bonifratrzy kiedyś nosili czubki, usługiwali, obiady gotowali, no to więc mówili, że to są czubki. Czubki, ale potem przeszło to na tych, którzy jedzą, wiesz, no.